było, że mogę w imieniu pana starosty Mariusza Kwiatkowicza wypełnić tę powinność, wręczyć z całą radością i przyjemnością nagrodę pana starosty i pogratulować i zespołowi Śpiewaczemu Jutrzenka, i zespołowi Retro, że taki wspaniały tworzycie zespół. I cóż, życzyć chciałbym przede wszystkim tego, żebyście też poza granicami powiatu występowali, bo zasługujecie na to, i ten repertuar i wykonanie wasze też powinno się przebijać jeszcze dalej, że, i rozsławiajcie i miejscowość, i gminę właśnie w swoich wojażach, występach. Satysfakcji wam życzę przede wszystkim z tego. Bo widać, że ją macie. Widać, że ją macie. Widzę, że kochacie to, co robicie. I to, i to nas kręci. A najważniejsze życzę, żeby wam się zawsze chciało chcieć. Bo tak jak patrzę na to, co robicie, tak jak już pan sekretarz powiedział, wasze uśmiechy, wasze nastawienie do tego, co robicie, mówi o tym, że jesteście szczęśliwi w tych chwilach, kiedy śpiewacie, kiedy jesteście ze sobą. Mieć taki zespół w swojej gminie to wielka satysfakcja i myślę, że zaszczyt dla was i wielki honor. Także życzę wielu nagród. Tak jak powiedział pan sekretarz, teraz widzimy was tylko za granicami. Tylko za granicami. Śpiewajcie, cieszcie się, weselcie i zapraszajcie nas, bo my chętnie posłuchamy. Do zespołu Jutrzenka z kapelą dziękujemy za pamięć i nagrodę. Zespół Jutrzenka z kapelą istnieje 15 lat. Występowaliśmy na uroczystościach gminnych i powiatowych oraz w powiatach kościelnych. Jesteśmy gotowi nadal godnie reprezentować gminę. Dziękujemy za przybycie. Dziękuję bardzo. Brawo. Nas doceniliście. Bo każda nagroda dopinguje troszeczkę, a te nasze 15 lat to panie sekretarz, panie dyrektor, dlatego, że nasze dziewczyny są tak wymagające, tak odnośniowe, tak krzyczą nam na próby, no jest to te 15 lat. Mam nadzieję, że to nie koniec, że jeszcze coś tam, te wielopokoleniowe dorosło, bo mamy wśród nas młodzież, ale dzisiaj jakoś tak nie ma. W każdym razie spróbujmy zaśpiewać państwu w podziękce nasze polskie kochane słowa.